Posłowie Platformy Obywatelskiej przybyli do Polic, by spotkać się z mieszkańcami. Na spotkaniu odnieśli się krytycznie do obecnych rządów i próbowali przekazać zarys własnego programu wyborczego. Wśród gości znaleźli się m.in. była minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas i były minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński. Słuchamy Państwa od momentu, kiedy przegraliśmy wybory. Przegraliśmy wybory, bo popełniliśmy błędy i nie chcemy wracać do tego, co doprowadziło do zwycięstwa dzisiaj rządzącego stronnictwa. Niestety widzimy bardzo dużo inklinacji takich w sposobach myślenia rodem z PRL-u i to dotyczy bardzo mocno wszystkich dziedzin życia. Jedną z tych dziedzin życia, która zajęła sporą część spotkania, jest obecna oświata. Zdaniem posłanki Krystyny Szumilas obecnie młodzież nie może swobodnie wypowiadać własnej opinii, a podstawa programowa w obecnym kształcie wymaga reformy. Podkreślała, że nauczyciele są zastraszani i niesamodzielni. Dzisiaj każe się nauczycielom uczyć tak, jak chce Prawo i Sprawiedliwość. Uczyć takiej historii, jaką wymyśla PiS. I to jest groźne. Dlaczego o tym mówię? Bo bez wolnego nauczyciela, bez nauczyciela, który ma odwagę, ale nie tylko odwagę, państwo stwarza mu warunki do autonomicznego uczenia, nie będziemy mieli dobrej edukacji. Punktem ciężkości, na którym Platforma Obywatelska buduje swój program, jest hasło Polska samorządna. Według posłów należy dążyć do zdecentralizowania ustroju. Jako Platforma Obywatelska opowiadam się za wzmocnieniem roli samorządu, jeszcze większymi kompetencjami dla samorządu terytorialnego i schodzeniem z tymi kompetencjami jeszcze niżej do sołectw, do rad osiedli, do dzielnic. Podczas spotkania padły pytania m.in. o opiekę geriatryczną, którą posłowie ocenili bardzo źle w obecnym kształcie. Polityka senioralna jest jedną z kwestii zawartych w programie. Politycy nie chcieli szczegółowo o nim mówić, gdyż ich zdaniem PiS epatuje społeczeństwo ich pomysłami. Ujawnią go po wyborach samorządowych. Że w momencie reformy. 15 maja to Międzynarodowy Dzień Rodziny. Z tej okazji odbył się kiermasz usług skierowany do osób starszych i ich najbliższych pod nazwą Senior w Rodzinie. Mamy już wielu stulatków, tak? Kiedyś to było 100 lat, a teraz 100, to może będziemy teraz się cieszyć, jak ktoś ma 120. I nie ma kto zajmować się tak naprawdę, rodzina, która w tym czasie jest aktywna zawodowa, mamy bardzo dużo aktywności, nie jest w stanie zająć się osobą starszą, ale już myślę o takich osobach po 75 roku życia. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie można było skorzystać z porad instytucji wspierających seniorów i ich rodziny, a także z oferty edukacyjnej skierowanej do osób starszych. Posiadamy w swojej ofercie zajęcia dla seniorów, kolegium seniorum tak zwane, gdzie nasi seniorzy bardzo prężnie rozwijają się w malarstwie. Sam mam okazję od kilku lat obserwować ich postęp w nauce malowania różnymi technikami i naprawdę jest on ogromny. Z drugiej strony jeszcze mamy ofertę kursów skierowaną dla osób, które chciałyby zająć się organizacją czasu wolnego osobom starszym. Na stoisku dziennego domu Senior Plus, dawniej Senior Wigor, można było uzyskać informacje na temat działalności tej placówki przy ulicy Korczaka w Policach. Oferuję podopiecznym usługi z zakresu opieki, ale takiej nie opieki przyłóżkowej, tylko asysty bardziej. Rehabilitacji ogólnousprawniające ćwiczenia prowadzimy. Niektóre z zabiegów, m.in. masaż czy indywidualne ćwiczenia ruchowe w klatce u gór, ale poza tym terapię zajęciową szeroko rozumianą. I tutaj chodzimy i na spacery, i bawimy się przy muzyce, tańczymy, wykonujemy tutaj różne prace manualne. Mamy też grono pań, które bardzo lubią gotować. W opiece nad starszymi osobami pomaga Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2018 roku dzięki dotacji z programu rządowego Opieka 75+, w wysokości 81 tysięcy złotych udało się wesprzeć usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze świadczymy w domu, u chorego. I to dotyczy osób, które na przykład mają albo są samotne, albo mają rodzinę, a na przykład rodzina pracuje zawodowo, nie jest w stanie się opiekować w godzinach, kiedy są w pracy, więc w tym momencie jakby przychodzi pracownik opiekunka
do domu do chorego i tam wykonuje różne czynności przy chorym. Ośrodek Pomocy Społecznej od lat realizuje projekty skierowane do starszych osób, na przykład Kawiarnia dla Seniora, Dzień Sąsiada czy Pamiętaj o mnie, Senior dla Seniora. Jest to projekt, w którym angażujemy tych aktywnych seniorów, tych zrzeszonych w klubach, w związkach, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku i ci seniorzy działają na rzecz osób starszych, schorowanych, samotnych, którzy z uwagi na stan zdrowia, czyli swoją niepełnosprawność, nie są w stanie uczestniczyć w aktywnych formach spędzenia czasu wolnego. Tego dnia seniorzy mogli poddać się testom psychologicznym pamięci i orientacji, zbadać komputerowo stopy, ciśnienie tętnicze i wykonać badanie krwi. Przeczytałem w dniu dzisiejszym w internecie, więc pofatygowałem się tu wejść, przynajmniej ten cholesterol sobie sprawdzić, no i cukier. Zainteresowaniem cieszyły się prelekcje, m.in. na temat słuchu, muzykoterapii, demencji, opieki nad chorym w domu, bezpłatnych leków czy ubezpieczeń dla seniorów. Z okazji Dnia Europy 17 maja uczniowie Zespołu Szkół i Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Leknic uczestniczyli w Grze Miejskiej, zorganizowanej w ramach projektu Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego. Niemieccy uczniowie przyjeżdżają do nas i chodzą w grupach z polskimi uczniami, również ze szkoły w Białej tutaj, wykonują zadania podczas gry miejskiej w różnych punktach w Policach. Są to zadania różnego rodzaju, są to karty pracy, ale także takie wymagające uwagi i zauważania różnych rzeczy. Ten projekt jest ważny zarówno dla Niemców, jak i Polaków, ponieważ te dwa narody należą do Unii Europejskiej. Więcej nas łączy niż dzieli i chcemy to pokazywać. Dotyczy to przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Mamy też wspólną historię. Jednym z punktów gry miejskiej była biblioteka miejska w Policach. Gra to nie tylko zabawa, ale także zdobywanie wiedzy o powiecie polickim, instytucjach, ośrodkach sportu i kultury. Organizujemy tę grę miejską głównie po to, żeby ponownie wzmocnić naszą współpracę polsko-niemiecką oraz integrować ze sobą uczniów dwóch nacji. Oprócz tego chcemy im pokazać też, jak piękne są Police, to jest stare Police, że to jest nie tylko nasza szkoła i nowe centrum handlowe, że to są też bardziej zabytkowe rzeczy. Zespół Szkół w Policach jest jedyną szkołą w zachodniopomorskim uczestniczącą w tym projekcie. Od kilku lat w organizację przedsięwzięcia włącza się absolwent zespołu szkół, obecnie student uczelni niemieckiej i polskiej Bartosz Kwinta. Z pewnością nauczyłem się organizować takie projekty, pomaga mi to teraz, bo podobne organizuję. Wrażenia na pewno dobre, mile zapamiętam ten czas, pracę w grupie. I teraz jestem zadowolony, że moi następcy organizują i kontynuują ten rozpoczęty kilka lat temu projekt. Wśród wielu zadań do wykonania jedno znajdowało się w redakcji telewizji Police. Wśród dyplomów i podziękowań grupy musiały odnaleźć te przekazane przez Zespół Szkół w Policach. Zadanie było bardzo trudne, ponieważ żaden z nas nie jest uczniem szkoły w Policach. Byliśmy w Policach raz, także zadanie było dla nas naprawdę trudne, gdyby nie te kilka małych podpowiedzi o profilowanych klasach czy o jakichś akcjach organizowanych przez szkołę, myślę, że nie podołalibyśmy temu zadaniu. Po zakończeniu gry miejskiej w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nastąpiło rozdanie nagród laureatom konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i prezentacja działalności Szkolnego Klubu Europejskiego. Ten projekt, który organizowaliśmy razem z Klubem Europejskim, daje nam naprawdę dużo, gdyż możemy poprzez współpracę i nakłonienie do współpracy polskich i niemieckich uczniów sprawić, żeby jakaś więź pomiędzy nimi powstała, gdyż często osoby, które mieszkają tak naprawdę 20-30 km od siebie, w zupełnie innych krajach, nie mają ze sobą żadnego kontaktu. Szkolny Klub Europejski w czasie lat istnienia zorganizował liczne konferencje dotyczące tematyki europejskiej, Dzień Wiosny, gry warsztaty i lekcje tematyczne. Co roku mam grupę zaangażowanej młodzieży, która stara się organizować mnóstwo imprez, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Właściwie nie mam problemów z naborem nowych członków Klubu Europejskiego w momencie, kiedy odchodzi grupa starsza. I dlatego uważam, że te zmiany nie są duże.
Celem programu Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego jest pobudzenie świadomości młodych ludzi na temat Europy i demokracji europejskiej oraz przekazanie im informacji o wpływie Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego na życie codzienne i wiedzy o możliwościach obywatelstwa europejskiego.